Cześć! Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a to jest moja tuba. Mini tuba, mam nadzieję, bo nie zamierzam dzisiaj gadać specjalnie długo. Wiele osób pyta mnie, czemu ja taki jestem radosny, jak nagrywam tą swoją tubę. Wytłumaczenie często jest bardzo proste. Od czasu do czasu zdarza mi się, że nagrywam tubę dwa razy. Pierwszy raz ją obejrzę i myślę sobie, mój Boże, jakie głupoty opowiadałem. Śmieszy mnie to, sprawia, że jestem taki radosny i właśnie nagrywając drugi raz okazuje tą radość. Właśnie dzisiaj jest drugie nagranie. Dzisiaj mam do opowiedzenia dwie historyjki. Pierwsza dotyczy zmiany czasu. Zmiany czasu, która miała miejsce wczoraj albo przedwczoraj. Nie śledzę tego, jest długi weekend. Można się trochę pogubić w tych dniach. Otóż to jest w ogóle, zmiana czasu jest dla mnie niezauważalna. Zupełnie jest niezauważalna. Do momentu, do którego nie włączę radiowej trójki. Wtedy nagle okazuje się, że to jest jakiś poważny problem, że to jest wręcz horror, że trzeba uważać, że są jakieś, że to może spowodować poważne psychologiczne zmiany, że musimy się dostosować. Prawdziwa tragedia. Trójka ma swoje wariactwa. To jest chyba jeden z powodów, dla których ja uwielbiam tak to radio. Jednym z tych wariactw jest gadanie do bólu o tej zmianie czasu. W co drugich wiadomościach leci rozmowa z jakimś ekspertem, który wypowiada się na ten temat. No to jest przezabawne. Ja trochę lat przeżyłem, być może nie jakoś specjalnie dużo, ale trochę, i nigdy nie dostrzegłem żadnego wpływu zmiany czasu na siebie. Okej, dwa razy zdarzyło mi się przegapić zmianę czasu i w związku z tym przyszedłem na uczelnię o godzinę za wcześnie. No to jest nieprzyjemne, bo akurat ja miałem zajęcia od 7, więc pojawienie się na uczelni o 6 i średnia przyjemność. Druga, no i to koniec mojej smutnej historii o zmianie czasu, w ogóle nie wiem o co chodzi z tą wielką rzeczą. Druga rzecz. Wczoraj jest tak, ja wczoraj jakby robiłem obiad. To mi się często zdarza, ale też jest tak często, że my z żoną jakby planujemy obiad nie do przodu, tylko wtedy, kiedy poczujemy się głodni. Wtedy jest oczywiście pogoń do lodówki, żeby sprawdzić, co tam jest. Wczoraj były brokuły, kurczak i kapusta pekińska. Pomyślałem, okej, coś się da z tego wykręcić. Zatem przystąpiłem do obiadu. W tym czasie moja żona robiła ciasto. Moja żona robi przepyszne ciasta. Żal, że robi je tak rzadko, chociaż może dla mojej tuszy i jest to korzystne. Zatem pomyślałem sobie naiwnie trochę. Może zrobię taki dobry obiad, że przebiję tym jej ciasto. I jakby zacząłem robić, dodałem curry, dodałem słodkiej papryki. Byłem cały szczęśliwy. W związku z tym, że to takie łagodne danie miało wyjść, postanowiłem zrobić sosy ostre, żeby to zrównoważyć. Potem niestety okazało się, że do kurczaka dodałem nie papryki słodkiej, tylko ostrej. Zatem miałem ostre danie z ostrym sosem. Jest to przygoda kulinarna, której moje podniebienie nie zapomni przez najbliższych kilka dni. Tak, fascynująca sprawa. No i oczywiście ciasto mojej żony wygrało bezkonkurencyjnie. Pachniało przepysznie, smakowało jeszcze lepiej. No cóż, swoją porażkę przyjąłem z godnością. No i to by było prawie na tyle. Chociaż jest jedna rzecz, na którą mi Rojo zwrócił uwagę. Powiedział, że warto, żebym o tym wspomniał. Otóż chciałbym podziękować wszystkim graczom, tak to będzie do graczy, więc jak nie jesteście graczami, to obejrzyjcie i tak z sympatii, powiedzmy, do mnie. Bardzo dziękuję za doskonałe towarzystwo w grze Battlefield 3. Bawiliśmy się świetnie, nie raz zresztą. Fantastyczni ludzie, fajnie grają, chociaż muszę powiedzieć, że jak któryś raz z rzędu słyszę haha, ustrzeliłem Roka, to mnie czasami szlak trafia, kamień by się wściekł, bo to jest jednak, wiecie jak to jest konkurencja. Człowieka ogarnia frustracja, jak cały czas dostaje bęcki i jeszcze ktoś się tym chwali. Ale nie, zupełnie, no oczywiście ja żartuję, przyjmuję to z cierpliwością i reaguję na to z sympatią, ale nie piszcie tak często, mój Boże. Okej, więc dziękujemy za towarzystwo, było wspaniale. My z Rojem w ogóle ostatnio zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, tak dużo nagrywamy w trakcie gry, że zaczęliśmy się zastanawiać, czy gdybyśmy grali bez nagrywania, to nadal byśmy się tak świetnie bawili. I wczorajsza rundka w Battlefieldzie 3, która trwała 4 godziny, mój Boże, ponad 4 godziny, udowodniła, że tak faktycznie jest. Świetnie, żeśmy się bawili. 4,5 godziny graliśmy, ja ostatnio raz tak grałem 5 lat temu, bo nie mam na to czasu, a może gry nie są takie ekscytujące jak kiedyś. Battlefield 3 ma to coś. Granie razem, gadanie przez Skype'a przy okazji, opowiadanie o tym, jakieś takie, no fantastyczna zabawa. No cóż, myślę, że jeszcze nie raz spotkamy się w multiplayerze, a tymczasem żegnam was bardzo serdecznie.
Trzymajcie się, pa, pa!